pierwszego o zabranie głosu bardzo proszę pana doktora Pawła Mielcarka. Przedstawi nam on wystąpienie zatytułowane Dlaczego starsza forma? Źródła atrakcyjności form nienowoczesnych w świecie nowoczesnym. Proszę szanownych Państwa, mamy tutaj formę sesyjną, taką właśnie sygnalizującą różne zagadnienia, więc proszę przyjąć zapewne, że całą paletę powodów, źródeł atrakcyjności starszej formy będę starał się przedstawić, rozłożyć tak, w publikacji. Natomiast w tej chwili chciałbym powiedzieć tak naprawdę trzy rzeczy. Jedna jeszcze poza tymi trzema rzeczami. Najpierw bardzo podziękować za tę sesję i można powiedzieć trochę, mam nadzieję także w imieniu pozostałych mówców tej sesji, że w naszej pamięci, w mojej pamięci ten rozwój świadomości, przywiązania do starszych form liczy się także takimi kolejnymi sesjami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Taką początek w latach 90., która skończyła się trochę taką interwencją nuncjusza, że niepokojące rzeczy się dzieją na kulu. Drugą, która już była spokojniejszą, ale ciągle jeszcze ze strony środowiska liturgistów dosyć napastliwą dyskusją wokół ducha liturgii, autor przecież jest liturgistą. No i w końcu dyskusje, które już przyjmują ton bardziej pozytywny, a ta sesja, której miałem okazję się przysłuchiwać trochę, no, budująca w tym, że dotyczy już także zupełnie konkretnych spraw, raczej już troski o liturgię, a nie apologii, jakiejś antyapologii różnych sporu liturgicznego. Spróbuję się w to wpisać. Chciałem powiedzieć, mam mówić o atrakcyjności, starszej formy. No, proszę, może z tych trzech rzeczy, które krótko chcę zaznaczyć dzisiaj, to pierwsza z nich jest taka, że sama ta atrakcyjność, bo atrakcyjność to pułapka. Tak? Atrakcyjność dzisiaj znaczy trochę tyle, że spodziewamy się, że ktoś coś bardzo przygotował, zrobił i my czujemy się przez to jakoś pociągnięci. Trochę w tę grę taką psychologiczną dajemy się nieraz wciągnąć, tak jest nieraz przy także różnych kościelnych wydarzeniach, gdy wszyscy sobie wzajemnie dziękują za to, że włożyli w coś bardzo dużo trudu i wysiłku. I atrakcyjność trochę jest taką cechą, na którą się mocno wskazuje, prawda? Coś było atrakcyjne, coś było ciekawe, coś mnie wciąga i tak dalej. Każdy z nas wie, że istnieje tutaj ryzyko takiej powierzchowności, prawda? Atrakcyjne jest coś dla kogoś dlatego, że akurat na to jest bardziej wrażliwy, do tego przygotowany. Natomiast nam chodzi o trochę coś innego, prawda? O pewne źródło takiej atrakcyjności, którą się docenia wtedy, gdy się dostrzega cel, dlaczego coś się dzieje. Tak? Atrakcyjność liturgii musi być ściśle związana no, nie z tym, jaki dodatkowy walor liturgia ma, na przykład, że wyszedłem, no, można powiedzieć, wzbogacony jakąś wiedzę, prawda? Albo na przykład bardziej poruszony emocjonalnie, prawda? Tylko bardziej atrakcyjnie związana jest z tym, że jakaś rzecz nie tylko, że spełnia swoje dzieło, swoją własną celowość, ale co więcej wciąga nas, tak? Wprowadza nas w tę samą celowość. Tak? Jesteśmy uczestnikami nie czegoś, co nam się przydarzyło, tylko uczestnikami czegoś, co wspólnie, tak, mieliśmy w tym obszarze przeżyć. Atrakcyjność starszych obrzędów, jeśli by próbować ją wydobyć, tak, będzie w związku z tym musiała być związana z dwoma
mocnymi, dwiema mocnymi cechami, które zwłaszcza w starszej formie będą widoczne. Pierwsza to jest to, że mamy do czynienia z formą liturgiczną, czyli szerzej mówiąc z formami liturgicznymi, które powstawały. Taki był i klimat epoki, w której powstawały, ale przede wszystkim można powiedzieć, taki był ich akcent wyjściowy, założycielski. One powstawały nie dlatego, można inaczej, one powstawały dlatego, że ich podstawowym założeniem było dobrze oddać to, co się w nich dzieje, a nie, można powiedzieć, przyciągnąć tych, którzy stoją z boku. Zasadą starych obrzędów było sprawowanie tajemnic wobec tych, którzy zostali do nich wtajemniczeni. Nie wtajemniczeni w sensie ezoterycznym, tylko wtajemniczeni w sensie sakramentalnym i katechetycznym. A więc stara liturgia powstała dla tych, których do liturgii doprowadzono. Miało więc, można powiedzieć, pierwszą atrakcyjności tych starszych form jest to, że one jakby nie są, nie starały się być, nie miały być nigdy równocześnie katechezą, wciągnięciem do działania, poruszeniem, kerygmatem i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że były one dokładnie także pewnym, tak jak w języku Soboru Watykańskiego II, szczytem. To znaczy do nich zmierzała formacja chrześcijan. Dzisiaj ten warunek starożytny ani nie jest spełniany, ani nie oczekujemy, żeby był spełniany w tym sensie, że wierni mają dopiero wchodzić na mszę, kiedy już dokładnie wszystko jakby zostali do nich doprowadzeni, do sakramentu Eucharystii, no i o to chodzi. Niemniej ważne jest, tym bardziej ważne jest utrzymanie tej świadomości, że formy liturgiczne nie mogą powstawać i nie mogą być również sprawowane, można powiedzieć, pod ciężarem oczekiwania, żeby były dostosowane także do tych, którzy jeszcze do nich nie zostali inicjowani, którzy jeszcze jakby nie zostali do nich wprowadzeni. To jest rzeczą normalną, że dzisiaj katechezą dla wielu katolików będzie na przykład małych katolików, będzie chodzenie po kościele, albo przysiadywanie na ławce, albo przyklękanie w trakcie liturgii, która właśnie nie będzie dla nich, można powiedzieć, zaadresowana, tak, i do nich dostosowana. I tak właśnie należy na tę rzecz patrzeć, prawda? A nie sprowadzać tę liturgię tak, aby ona była jakby zbudowana w schodkowym takim systemie, że od małego do większego schodka w kolejnych etapach duszpasterstwa ktoś cały czas ma liturgię dostosowaną do jego pojętności. Ten pierwszy aspekt, który tutaj zaznaczam, jest najściślej związany z tym, że liturgia starożytna i trwająca, nie mówię o starożytności w sensie archeologicznym, ale liturgia starożytna, to znaczy mająca źródła starożytne i trwająca, tak, od tych źródeł do naszych czasów, jest liturgią, która, jeszcze raz powiem, powstała i przechowała w sobie ducha misteriów ludzi dojrzałych, ludzi przygotowanych do tego, żeby w tych misteriach uczestniczyć. A więc nie jest to dzieło sztabu ludzi, którzy posługują się psychologią, pedagogiką i tak dalej, zastanawiają się, jak ideą Boga, także ideą Boga wcielonego, przedstawić współczesnemu człowiekowi. Tylko jest to liturgia, która powstała pod wrażeniem, pod medytacją wcielenia Boga, jedynego w historii spełnionego wcielenia Boga, w którym dokonało się jedyne potrzebne nam na wieki wieków dostosowanie, ale dostosowanie, owszem, bóstwa do człowieczeństwa, ale raczej człowieczeństwa do bóstwa. Jest to liturgia, której nieustannie takim archetypicznym, tak, działaniem jest ruch Syna w stronę Ojca. I cała nasza akcja w tej liturgii polega przede wszystkim na dołączaniu się do Syna w kierunku Ojca, tak, w Trójcy Świętej.
ta liturgia ma nas podciągać, tak, ku Bogu, a nie tyle stawać, czynić spektatorami, widzami schodzenia Boga na ziemię. Jeden i drugi ruch jest tutaj niezbędny, tak jak we wcieleniu, ale odkąd wcielenie stało się, również liturgia chrześcijańska jest przede wszystkim udziałem w ruchu Syna w kierunku Ojca. Drugi moment, który chciałbym podkreślić, ja widzę Państwo, że dotykamy rzeczy, które wymagałyby pewnych rozwinięć, ale drugi element tej atrakcyjności starych obrzędów to jest to, co wielu z nas wyczuwa, gdy mówi, że pociąga nas w tej liturgii jej długie trwanie. Jej długie trwanie. Długie trwanie, które nazywamy tradycją. Długie trwanie, które ma w sobie jakiś moment uniwersalności. Jest to liturgia, w której właśnie unikamy tej pochwały wobec niej, że ona zmienia się wraz z czasem. Ona właśnie niewiele zmienia się, choć zmienia się. Tak? Są różne rzeczy, które są dodawane, które odpadają, ale ta życiowa zmiana liturgii jest cały czas zmianą jakiegoś jednego podmiotu. Nie nieustannie, nie, dlatego zawsze ludzie uformowani w tej właśnie tradycji z czasami nawet z nadmiernym niepokojem tak spoglądają na zmiany, zwłaszcza na zmiany, które wymagają decyzji, tak, takiej decyzji, aktów odtąd do tej pory tak było, a od tej pory będzie inaczej, bo wyczuwamy w tym pewną pokusę arbitralności. Natomiast długie trwanie liturgii, to co czujemy jako wartość, jako element atrakcyjny, czasami mówimy słusznie, że jest tutaj moment jakiegoś świętych obcowania. Wyczuwamy w tej liturgii nie tylko jej długie trwanie, w sensie tak jak na przykład można by było mówić o długim trwaniu Iliady w kulturze, prawda? Tylko mówimy o długim trwaniu, bo trwa i treść, i podmiot, który wypowiada tę liturgię, który ją sprawuje. To długie trwanie, które jest dla nas świętych obcowaniem, jest też jakimś świadectwem uniwersalności tego rytu. Mówi nam także o tym, że jest to liturgia, można powiedzieć, człowieka w jego trwałej naturze. Trwałość tej liturgii, jej ciągłość bardzo mocno podkreśla, tak jak mówiłem poprzednio o tym, że te obrzędy są dostosowane do chrześcijanina, to znaczy człowieka doprowadzonego do aktu wiary Chrystusowi i uczestnictwa w misteriach Chrystusowych, tak teraz bym powiedział jeszcze w tym drugim podejściu, w drugim punkcie, że drugim elementem atrakcyjności starych obrzędów jest to, że one odwołują się i chcą jako uczestników ludzi, przecież bardzo różnego czasu, wieku, okresu i tak dalej, ale w każdym z nas domagają się odkrycia wnętrza, odkrycia trwałego, niezmiennego w toku historii człowieczeństwa. Proszę zobaczcie, w liturgie są bardzo różne, jest wiele rodzin liturgicznych. Można powiedzieć, że one się dostosowywały do warunków miejsca pewnych kulturowych, jakichś dominujących cech danej kultury, brały to pod uwagę. Niemniej w każdym miejscu te liturgie odnoszą się i chcą mieć jako działających w nich, jako uczestniczących w nich, ludzi po prostu. Nie mamy obrzędów, które są obrzędami dla dzieci, dla kolejarzy, dla policjantów. Nie ma obrzędów dla ludzi bardziej zaangażowanych w kulturę młodzieżową, a bardziej tych, których pasjonuje muzyka Mozarta. Nie ma takiej sugestii i nie ma miejsca w starych obrzędach na tego typu różnicowanie tego rynku. Jest to nieustannie zespół obrzędów, zespół form, który chce do każdego z nas
właśnie do tych bardzo różnych ludzi, tych właśnie od Mozarta, policjantów i tak dalej, od nich wszystkich chcę tylko jednego, żeby będąc chrześcijanami weszli w tę liturgię od strony, najlepszej strony swojego człowieczeństwa. Tego, który jest w dziecku, tego, który jest w dorosłym, tego, który jest w starcu. To jest liturgia dla nich wszystkich. Wydaje się, że dlatego odróżniamy to i czujemy ten walor wtedy, gdy widzimy na przykład, jak bardzo liturgie nowoczesne są liturgiami podporządkowanymi tym różnym kondycjom bieżącym człowieczeństwa, jak bardzo to, co jest drugą, naskórkową warstwą człowieczeństwa, staje się jakby elementem różnicowania, tak, formy liturgicznej. Jej duszpasterskiego tak głębokiego przemodelowania, że nie mamy już do czynienia z jednym chrztem, tylko z chrztem takim albo owakim, z takim czy innym nabożeństwem i tak dalej. To jest element drugi tej atrakcyjności. I jak rozumiem, to jest również moment, aby zakończyć moje wystąpienie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, że tak powiem, w dyskusji. Dziękujemy serdecznie.